Jakoś tak się już utarło, że do streamowania poza sensownym mikrofonem i mocnym komputerem potrzebna jest kamerka. Także w tym filmie sprawdzimy sobie, jak wypada Elgato Facecam. Ja nazywam się Michał Bugajski i zapraszam do oglądania. Zaglądając do wnętrza opakowania, ujrzymy dwa segmenty. Jeden na okablowanie, czyli przewód USB typu C i papierkologię, a w drugim skryta została ona. Kamerka Elgato Facecam osadzona w folii. Wizualnie kamerka prezentuje się akurat bardzo charakterystycznie, wręcz ikonicznie. Jak dla mnie wyróżnia się tym na plus od tych wszystkich kamerek przypominających tego Azjatę z memów. Co do wyglądu i jakości wykonania naprawdę nie mogę się doczepić. Solidna, zwarta konstrukcja i tyle. Na spodzie Magwint 1/4 cala, czyli fotograficzny standard. Jak macie jakiś statyw do aparatu, albo jeśli korzystacie z mojego protipu z ramieniem mikrofonowym, to będzie wam to pasowało i uda wam się na przykład ustawić tą kamerkę z góry, co może się przydać przy na przykład prowadzeniu zajęć zdalnych, albo nagrać unboxing czegoś na swój kanał. Na pokładzie tej kamerki nie znalazł się mikrofon, jednak to wynika bezpośrednio z grupy docelowej. Streaming wymaga przeważnie jakiegoś lepszego mikrofonu, a Elgato pokazało, że nie będzie pakować byle czego, byleby było. Montaż dołączony w komplecie to także standard. Jedyne co zwróciło moją uwagę to to, że zakres regulacji jest dosyć szeroki, także bez problemu powinien objąć nawet szersze ekrany. Tutaj pojawia się mały problem, ponieważ w kamerce najważniejszymi elementami specyfikacji jest tak naprawdę sensor i obiektyw, a o tych ciężko doszukać się szczegółów. Natomiast z tego co udało mi się znaleźć, sensor w tej kamerce jest znacznie większy niż na przykład w Brio 4K. Do tego ma 4 razy mniejszą rozdzielczość, dzięki czemu piksele są relatywnie duże. I oczywiście 4K jest fajny, natomiast moim zdaniem to akurat dobrze, że Elgato nie zdecydowało się na taki ruch. Przy tak małym sensorze 1080p pozwala jeszcze uzyskać całkiem przyzwoity obraz, nawet kiedy tego światła nie ma zbyt wiele. Bo tak naprawdę jakości kamerki nie liczy się ilością pikseli. Im większy jest piksel, tym więcej pada na niego światła, dzięki czemu ten daje wyższy sygnał, co przekłada się na jakość obrazu. Taka ciekawostka, że Canon posiada w swojej ofercie kamerę z wielokrotnie większym sensorem i tylko 2 megapikselami. Właśnie po to, żeby łapać bardzo dużo światła i otrzymywać dzięki temu lepszą jakość. Ostatnie parę dni spędziłem na Discordach z włączoną kamerką i o dziwo ta wyróżniła się, na co zwrócili uwagę moi rozmówcy. O obiektywie nie ma zbyt wielu informacji. W przeliczniku 24 mm i przysłona f2.4. Tutaj również bez zagłębiania się w szczegóły. Im więcej milimetrów ma obiektyw, tym węższy jest kadr. Co do obrazu z tej kamerki, ten nie jest kompresowany na wyjściu, dzięki czemu Elgato omija pierwszą drogę, przy której moglibyśmy już napotkać pierwsze straty jakości. A przy okazji dzięki temu udaje się uzyskać całkiem przyzwoite opóźnienia. Jeśli oglądacie ten film krótko po publikacji, to może jeszcze uda wam się złapać tą kamerkę z fajnym rabatem. Kod widzicie na ekranie. Kamerka jest plug and play, to znaczy, że powinna zacząć działać zaraz po podłączeniu do komputera. Mimo to producent postanowił przygotować tutaj specjalną aplikację do zarządzania niektórymi ustawieniami kamerki, o czym za chwilkę powiemy sobie więcej. Żeby ją pobrać, oczywiście wchodzicie na stronę elgato.com i tutaj w sekcji pobieranie wybieracie po prostu swój produkt, czyli w tym wypadku Facecam. Teraz system operacyjny, no i to wszystko. Możecie sobie to pobrać, zainstalować i już przechodzimy do aplikacji. Dobra, a w aplikacji pojawiają nam się opcje, takie jak chociażby preview format. Tutaj możemy wybrać rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę. Wydaje mi się, że i tak wszyscy dadzą tutaj 1080p 60 klatek, także możemy przejść dalej. Mamy opcję również zrobienia sobie na przykład zdjęcia, wejścia do folderu, w którym zdjęcia są zapisane. Możemy wyłączyć preview. I wyłączenie podglądu przydaje się szczególnie w tym przypadku, kiedy na przykład już chcecie zaraz zacząć streamować i na przykład OBS nie widzi kamerki. No bo właśnie może to być spowodowane tym, że podgląd z kamery bierze właśnie aplikacja i wtedy wyłączamy preview i w OBS-ie powinno już wtedy wszystko działać. Mamy tutaj również możliwość lustrzanego odbicia obrazu. Dobra, i to tyle. Na pewno najbardziej ciekawi was tak naprawdę panel po lewej stronie. Na samej górze mamy opcję zapisania ustawień, ponieważ kamerka ma wbudowaną pamięć, także będzie pamiętała nasze ustawienia. Dalej, w zakładce device możemy na przykład zarządzać innymi urządzeniami od Elgato, jeśli macie ich kilka. W tym przypadku ja mam tylko tą kamerkę. Dobra, kolejna zakładka to jest zoom i możemy sobie przyzoomować. Odzoomować, dokadrować, no po prostu przyciąć obraz, natomiast tutaj też pamiętajcie, że jest to zoom cyfrowy, także będzie to wiązało się ze stratą jakości, także z tym nie przesadzamy, ale zawsze jest fajnie taka opcja, że można sobie zawężyć kąt widzenia. Dobra, dalej w zakładce picture możemy na przykład zwiększyć kontrast. No, ja powiedzmy zostawię w okolicach 40. Możemy również pobawić się saturacją. I tutaj, no moim zdaniem dla tej kamerki takie najlepsze ustawienia to są w okolicach 60. Dobra, i teraz sharpness, tak technicznie powinno być na 0,
ale wtedy obraz robi się taki trochę za miękki, więc ja dam na plus 1. Jeśli chodzi o ekspozycję, to przysłona w tej kamerce jest stała, także zmieniać możemy tylko ISO i czas naświetlania. I teraz jeśli ktoś z Was nie ogarnia na przykład, jak powinno się ustawiać ekspozycję, no to Elgato oczywiście dodało tutaj opcję automatycznego dobierania ekspozycji, to jest takim standardem. Natomiast z drugiej strony, jeśli ktoś po prostu wie, czego potrzebuje, może sobie automatyczną ekspozycję wyłączyć i ustawiać to wszystko ręcznie. Teraz tylko mi przeskoczyło na podstawowe ustawienia. No i wiąże się to też z tym, że ekspozycja nie będzie się dostosowywała do zmieniających się warunków. Jeśli chodzi o automatyczny tryb, mamy oczywiście dwa tryby pomiaru. Jest to punkt centralnie ważony oraz średnia. W kolejnej zakładce mamy balans bieli, który musimy po prostu ustawić w zależności od tego, jakie mamy światło. Przykładowo taka typowa świetlówka fotograficzna to będzie 5500 kelwinów. I w tym przypadku, jeśli tego nie ogarniacie albo nie wiecie, jakie macie światło, no to również mamy opcję automatycznego ustawienia balansu bieli, co również jest swojego rodzaju standardem. W ostatniej zakładce najfajniejsza opcja, czyli możliwość redukcji szumów, no i anti-flicker. Ja akurat doświetlam się światłem LED-owym, które nie posiada takich wad jak flickering, ale jeśli na przykład mielibyście migotanie na obrazie, no to aplikacja do tej kamerki jest w stanie Wam je usunąć. No i co do redukcji szumów, opcja szczerze mówiąc jest bardzo fajna. Ja w tym przypadku się doświetlam całkiem sporą ilością światła, natomiast kiedy światła jest mniej, wychodzą szumy i aplikacja może je Wam w aktywny sposób usuwać. Podsumowując recenzję kamerki Elgato Facecam, muszę przyznać, że cały ten film właśnie został nagrany przy użyciu tej kamerki, do której w tym momencie mówię. I to, jak wygląda obraz, widzieliście na przestrzeni tego materiału. Przy okazji możecie dać znać w komentarzu, jak ona wypada Waszym zdaniem. Bo specyfikacja nie do końca oddaje jakość tej kamerki. Także to byłoby wszystko, co miałem do powiedzenia w tym filmie. Tymczasem zachęcam Was do subskrypcji, oceniania i komentowania. Cześć!